Bo wzloty i upadki. Tak, upadki były dość masywne na przedostatnim streamie, ale się podnieśliśmy i to dość efektywnie. Mamy w tej chwili stosunkowo dużo kolonistów. Okej, przypomnijmy sobie na początek nasze postaci, czyli z oryginalnej grupy została nam tylko biedna ozdoba, która straciła męża, syna, ojca i potem narzeczonego nowego. Wciąż załamana. I ostatnio mianowaliśmy ją pierwszym trolem, czyli tak, ona nie będzie już naszą kapłanką. To więc za chwilę to ogarniemy, zrobimy sobie nowego kapłana. Mamy także naszego niewolnika maniaka, który prawie zniszczył naszą kolonię. W tej chwili wypoczywa tutaj po walce z innym niewolnikiem Mateasem, którą odbyli tutaj na arenie. Wojciechator myje podłogę tak pełną krwi. Tak, i wywalczył sobie wolność. Zrekrutujemy maniaka, będzie naszym nowym kolonistą. Czyli on jest bobro człekiem, przypominam, który dobrym rzemieślnikiem jest i budowniczym. Tak, bardzo nam pomaga, pomimo tego, że prawie nas zniszczył. Mamy także Dzablo. Też jest kobietą bobrem. Oryginalnie też razem z nim przybyła. Dobrze walczy wręcz. Mamy Wojciechatora, to jest nasz nowy rekrut. Dziadek. Tak, ma już dość wiele lat, ale bardzo dobry strzelec. I z niego zrobimy chyba nowego kapłana. Tak mi się wydaje. Dziadka Mroza. Mamy Janinę Pasztecik, też nasza nowa rekrutka. Też doskonale strzela, wielka pasja do tego i kilka tutaj ciekawych zdolności. Też jest kobietą bobrem, czyli mamy trzech przedstawicieli tej rasy. Mateas właśnie tutaj, ostatnio pokonany. On jest tym... Tak, to jest taka podrasa, która żyje w toksycznych warunkach. Może być bardzo użyteczny. Teoretycznie. Bardzo dobry górnik. To będzie nasz czołowy górnik, tak naprawdę, z wielką pasją. Mamy także Setkas, która tak wygląda, jakby gdzieś pod mostem spała, ale nie oceniajmy. Bardzo dobry medyk, doskonały medyk. To będzie nasz główny medyk. Niezbyt dobrze walczy, tak, ale ona była uchodźcą i przyłączyła się do nas. I właśnie jej towarzyszem była Herman, która jednak nie przyłączyła się do nas, czyli prawdopodobnie nas opuści. Dobra, czyli tak to wygląda. Niestety mamy epokę lodowcową. Mamy w tej chwili końcówkę lata, ale temperatura wynosi minus 15 stopni. I zima będzie brutalna, tak. Zmieniła się kompozycja atmosfery tej planety i temperatury drastycznie spadną. Normalnie mieliśmy w zimę minus 65 stopni. Ja jestem ciekaw, ile będzie w tą zimę, ale nie wiem, czy przetrwamy to. Bo my jesteśmy, przypominam, na blisko bieguna północnego. Jest nasza baza. I co ciekawe, po wczytaniu save'a zmieniły się biomy. Kompletnie zmieniły się biomy. To wszystko to jest tajga. Tu mamy tundrę. Okej, tutaj tylko mamy troszkę umiarkowanej temperatury w pobliżu równika. Tak, zmieniły się całkowicie biomy. To jest ciekawe. Czyli będzie dość brutalnie, będzie brutalnie. Dobra, idziemy dalej. Czyli po pierwsze musimy się przygotować na tą zimę. Czyli... Tak, jedzenie będzie ok. Więcej energii na ogrzewanie to będzie chyba największy problem. Ale tak, musimy też zacząć gotować w końcu, bo to jest coraz większy problem. O, z jedzeniem jest coraz gorzej, bo w sumie mamy dość dużo kolonistów. Czyli być może ta uprawa będzie wymagała ekspansji. Co nie będzie wielkim problemem, bo mamy tutaj wciąż dużo żyznej gleby. Na ten kolor jest zaznaczona żyzna gleba. Czyli potencjalnie wciąż dużo terenu pod uprawy. Albo moglibyśmy dorobić niewielką sekcję ze stołami hydroponicznymi, też tak sobie myślę. Tylko to wymagałoby także więcej energii. Okej, dobra, czyli jedziemy dalej. Tak więc nasi niewolnicy opatrywani w tej chwili. Maniaka niestety będziemy musieli... Tak, uwięzić i potem zrekrutować, czyli nie będzie nam pomagał przez jakiś czas. Ozdoba bardzo bliska załamania niestety cały czas. Tak, te kary znikną. O, niedługo znikną niektóre. I możemy to przyspieszyć, jeżeli mianujemy nowego kapłana. I chyba tak zrobimy. Kolejnego dnia Wojciechator będzie naszym nowym dziadkiem Mrozem. Aha, i okej. Ozdoba jest pierwszym trolem, czyli będziemy potrzebowali tego religijnego, specjalnego nakrycia głowy. Tak więc dajmy tutaj zlecenie na zrobienie, uszycie tego.
I niech ona zdejmie, obudzimy ją tu na chwilę. Niech zdejmie ten czerwony płaszcz i sztuczną brodę, bo to będzie dla naszego nowego kapłana oczywiście. Okej. Dobra, czyli na spokojnie przygotowujemy obronę, bo wciąż możemy być... Tak, możemy być atakowani. Chyba dawno nie było... O, bardzo dawno nie było rajdu. Chyba ten event z epoką lodowcową było... Gra potraktowała... Znaczy Cassandra potraktowała jako... rajd, tak jakby. No ale zobaczymy. Okej, ale to bardzo dobrze funkcjonuje. Tutaj mamy pełną automatyzację. I w tej chwili tak, na poprawę humorów i żeby nie było zatruć pokarmowych, zaczniemy gotować. Czyli plan jest taki, żeby wszystko wywalić stąd. I tutaj zrobimy kuchnię. Tylko teraz tak, co do tej kuchni. Nie chcemy, chcemy, żeby tu było czysto, czyli nie chcemy, żeby nasi ludzie tędy wchodzili z głównego korytarza po posiłki. Tylko zobaczymy. Właśnie zobaczymy, jak to rozwiążemy, bo jadalnia jest tu oczywiście. Chyba posiłki będziemy trzymać jakoś tutaj. Z wyższym priorytetem. Tak, tu chyba postawimy szafkę i będzie szafka na... Albo na tej szafce nawet. A to, żeby nie brudzić, wstawmy tutaj od razu ścianę. Czyli ściana z piaskowca tutaj. I to wszystko przerobimy. Zobaczmy, co można przenieść. Okej, tego nie można przenieść. Zbudujemy kopię tego. Czyli na razie to rozbierzmy. Okej, czy ja będę potrzebował tu dwóch grzejników? To jest dobre pytanie. Chyba nie, bo mamy podwójną ścianę też. I kuchenka będzie też odrobinę grzała. Ale nie, dobra, na razie niech zostanie. Tablica, tak, okej, nowa szkoła. Okej, na razie się nie zanosi na to, żebyśmy mieli nowe, tak, jakieś dzieci. Czyli możemy chyba, tak, te rzeczy zdemontować wszystkie. Jak mapa planety wygląda po tym zlodowaceniu? Zmieniły się biomy. Zmieniły się biomy, mamy tutaj spory zasięg tajgi i tundry w tej chwili. Tylko w okolicy równika mamy umiarkowane temperatury i praktycznie nigdzie nie ma dżungli czy gorących pustyń. Okej, on zdoba wstała. Poczekajmy, aż wszyscy nasi ludzie wstaną i wtedy mianujemy nowego kapłana. Zdoba wciąż bliska załamania. Chyba nic na to nie poradzimy. Ale jest coraz lepiej. Okej, ten kary znikają. Powoli znikają. Jeszcze kilka dni. Powinno być okej. Ta epoka lodowcowa to na stałe? Nie, nie na stałe, ale nie wiadomo na jak długo. Nie wiadomo jak długo to potrwa. Okej, czyli tylko nasz robocik w tej chwili pracuje. Okej, czekaj, masz wszyscy wstaną. I tutaj, tak, tu dostawimy nowe pomieszczenie, czyli to będzie takie połączenie laboratorium badawczego. Tak, tu kilka ciekawych rzeczy będziemy ogólnie robić. Których bloków mamy więcej w tej chwili? Okej, z piaskowca jest wciąż dużo, ale mamy też... Okej, więcej mamy z granitu, czyli wykorzystajmy granit. I dobra, jak to teraz zrobić? Chyba przedłużymy ten główny korytarz tutaj, tak żeby z niego korzystać, ale też wejście na pewno walniemy tu. Tak więc wykorzystamy tak, tą ścianę, to pomieszczenie i zróbmy coś takiego. Okej, zróbmy tak i to możemy rozebrać. Tutaj damy nowe rzeczy i powinno być okej. A technicznie nie potrzebuję w tej chwili tutaj podwójnej ściany, czyli... Roland, dzięki za przedłużenie suba, 26 miesiąc. Wielkie dzięki. Witamy. Okej, dobra, tutaj drzwi. Dobra, i tu będzie nowe pomieszczenie. Drzwi damy chyba też tutaj. Chyba nie automatyczne, bo do tego pomieszczenia często nie będziemy jakoś wchodzić. Dobra, podłoga. Co byśmy chcieli tutaj dać na podłogę?
coś niepaskudnego, ale... Okej, okay, kamienna podłoga to będzie chyba za dużo roboty. Tak, damy chyba tutaj płytki, tak naprawdę. Okej, okay, dobra, to będzie troszkę kosztowne, ale wykorzystamy stal. O kurde, 1000 to za dużo. Dobra, betonowe płyty, czyli to samo co tutaj. Czemu stalowe drzwi? Bo kamienne zbyt wolno się otwiera i zamyka. A drewna mamy za mało. Okej, okay, maniak wraca do zdrowia, czyli teraz tak. Okej, okay, niech jeszcze troszkę popracuje, bo on jest, kurde, dość produktywny. Ale za chwilę go damy do więzienia i zrekrutujemy. Właśnie zobaczmy, co do budowniczych, jak wygląda sytuacja w tej chwili. Okej, okay, on jest naszym głównym budowniczym tak naprawdę. Janina Pasztecik też może troszkę pomóc. Czyli tak, na razie go nie będziemy więzić. Niech wykona tą robotę. O, Janina Pasztecik, piąty poziom budowania, świetnie. Tak, czyli tutaj będzie laboratorium, być może zrobimy tutaj też pomieszczenie do... A, chyba tak. Jeżeli będziemy rozwijać nasze mechanoidy, więcej budować bardziej zaawansowane typy mechanoidów, to wszystko w tym pomieszczeniu. Tak mi się wydaje. Tutaj dodatkowe pokoje gości. Tak, jak gości mam na razie wyłączonych, bo w tym klimacie goście się do końca nie sprawdzają tak naprawdę. W sumie to będzie funkcjonowało też jako taka izolacja. Okej, okay, maniak się tu zamurował. Czyli tu mamy drzwi chyba. Tak, żeby mieć tu dostęp. Okej. Okay. Dobra, mianujmy nowego kapłana, bo kapłani są jednak użyteczni jak cholera. Zobaczmy też, czy wszyscy są nawróceni na naszą religię. Nie. Okej, okay, musimy nawrócić Setkas. Musimy nawrócić Mateasa. Reszta jest nawrócona. Czyli tak, mamy pierwszego trolla, którym jest ozdoba. Czwarty poziom. Tu się liczą zdolności społeczne najbardziej. Okej, okay, czyli Wojciech Hator będzie chyba najlepszy w tej sytuacji. Z niego zrobimy kapłana, bo zarówno kapłan, jak i pierwszy troll potrzebują zdolności, dobrych zdolności społecznych. Delus, dzięki za przedłużenie suba, trzeci miesiąc. Wielkie dzięki. Zrób jakieś klitki dla gości hotelowych między murem a obecnymi pokojami. Właśnie na razie nie chcę się w to bawić na razie, bo i tak, teraz kiedy mamy tą erę lodowcową, to nie będziemy mieli gości praktycznie. Czyli dopóki jest ta era lodowcowa, to chyba nie będziemy się bawić w hotele. Tak mi się wydaje. Okej, okay, wow, to mi się podoba. Szybko budujemy, doskonale. Poszło dość dużo stali, ale to nie szkodzi, bo w tej chwili mamy górnika, czyli to nie jest koniec świata. I dobra, mianujmy nowego kapłana. Czyli tak, to będzie Wojciech Hator, który jest dziadkiem, bo jest starcem tak naprawdę, czyli pasuje nam na dziadka Mroza. Okej, okay, zacznijmy ceremonię. Okej, okay, czas na przemowę. Ozdoba się załamała w czasie ceremonii i będzie się obżerać. Okej, okay, dobrze, że nie wpadła w szał. Okej, okay, udana zmiana roli, doskonale. Świetnie, dobra, czyli teraz tak. Wojciech Hator będzie potrzebował tych religijnych ubrań, czyli te tutaj. Zobaczmy, czy one są już zużyte. Czyli zabarwiony na czerwono płaszcz tak świętego Mikołaja, tak jakby, ale z ludzkiej skóry i sztuczna broda. Okej, okay, dobra, ubierz to. Tylko jemu będzie trochę zimno, bo ten płaszcz z ludzkiej skóry nie grzeje za bardzo. To będzie troszkę minus. No dobra, trudno się mówi. Teraz tak, zajmowanie się zwierzętami możemy chyba wyłączyć niektórym ludziom, bo mamy tutaj tak
troszkę bardziej kompetentnych. Ozdoba za... Okej, dobra, musimy tą kuchnię jak najszybciej, kurde. Ozdoba za trucie pokarmowe znowu. Okej, dobra, Wojciecha to już to ma. Tylko szkoda, że nie można nosić właśnie czapki w połączeniu z... tą maską. To jest troszkę upierdliwe. I jego maksyma... O, to nie jest dobre. Nie może parki chyba też ubrać, kiedy ma ten płaszcz. Okej, to jest upierdliwe. Być może uszyjemy nowy. Być może, kurde, uszyjemy nowy płaszcz. To nie jest dobre. Dobra, jak tam realizacja tego zlecenia? Czekamy cały czas. Naszym głównym rzemieślnikiem chyba też jest maniak. Tak. I Mateusz też, ale on jest ranny. Uszyć nowy płaszcz. O! Niedźwiedź polarny się... A, się zadomowił. Mamy, kurde, niedźwiedzia polarnego. Okej. O, dobra. Okej, czy niedźwiedzie... Czy takie zwierzęta też się... Okej, możemy go wytresować. On będzie bronił, atakował, ratował rannych i przenosił. Niedźwiedzica. Okej, to może być użyteczne. Tak, chyba nawet... nawet niedźwiedzica polarna stwierdziła, że kurde, ta... Okej, epoka lodowcowa to już jest lekka przesada. Idę do tych ludzi. Lepiej na tym wyjdę. Okej, dobra, mięsa nam nie brakuje, zwłaszcza jeżeli będą ataki. No, tylko z tym jedzeniem nie jest rewelacyjnie. Chyba musimy, kurde, powiększyć uprawy. Te stoły hydroponiczne to jest chyba coś, czego będziemy potrzebować. Być może nawet na tym betonie tutaj je wkomponujemy kilka. Tak, ona będzie też dość dużo jeść. Okej, dobra, dajmy tutaj nowe... A, w sumie mogę przenieść to. To jest na duże zwierzę? Tak, dobra, przenieśmy to tutaj. I teraz tak. Okej, dobra, a rozumiem. Czyli są zwierzęta, które się pasą i one muszą być uwiązane do tego kołka, ale jakieś psy, koty, bądź niedźwiedzie, tak, nie ma tego, nie ma takiego zapotrzebowania. Dobra, okej. Dobra, nazwijmy ją niedźwiedzicę. Wylosujmy imię. To będzie... Mirek! To będzie Mirek. 21 Mirek 12. Okej, dobra. Spoko. Tylko właśnie zaczynam się troszkę obawiać, jeżeli chodzi o jedzenie. Ale chyba też kalorycznie. A, więcej kalorii wyciśniemy też, jeżeli zaczniemy gotować. Czyli to jest też plus. To jest dodatkowy plus. I to niech będzie dla Mirek. Okej. I zaczniemy też tresować to zwierzę. Właśnie pytanie, czy zajmowanie się zwierzętami zostawić tylko jednej osobie. Bo ten, kto będzie tresował Mirek, stanie się jej panem też. W sumie Setkas jest najlepsza w tym. Chociaż... A, jest chyba najlepsza. 11 poziom. Chociaż nie... Maniak ma 17. Okej, obojętnie. Dobra, na... Potem zobaczymy. Potrzebujemy więcej upraw, tak. Okej, dobra. To pomieszczenie jest prawie gotowe. Czekamy na jego ukończenie. Tak, będziemy potrzebowali tu dachu i dobra, zacznijmy nad tym pracować. Czyli pierwsze, co zbudujemy, to będzie nowy stół do prowadzenia badań, ale ten zaawansowany technologicznie. Tak, czyli tu szybciej będziemy prowadzić badania.
Okej, weźmy jeden stołek stąd. Szybciej będziemy prowadzić badania i niektóre badania tylko przy tym stole będziemy mogli prowadzić. I stoły do upraw hydroponicznych. To będzie kolejna rzecz. Teraz tak, kto jest najlepszym naukowcem? Wojciechator. Okej, czyli chcemy, żeby Wojciechator dość mocno skupił się na tych sprawach. Czyli będzie miał Wardena na pewno, bo chcemy szkolić jego zdolności społeczne. Wydobycie wyłączymy, zostawimy to Mateusowi. Okej, czyli niech sprząta i potem prowadzi badania naukowe. Dobra, powinno być okej. A, właśnie, kolejna rzecz. Wojciechator. A, tu czekamy, to musi się naładować, dobra. Okej, dobra, ja dam zlecenie uszycia nowego płaszcza. I wykorzystamy jakiś najlepszy termicznie materiał w tym celu. Czyli... Co by było najcieplejsze? Czyli mamy tu skóry. Z lisa... Tak, z człowieka nie jest zbyt... Z lisiej skóry powinno być chyba cieplejsze, nie? Ewentualnie bawełna. Nie wiem, co jest lepsze. Nie wiem, jak to sprawdzić. W sumie zobaczmy klikając tutaj. Czyli to jest, to jest lisie futro. I modyfikator temperatury. Czy mamy jakiś... A, jest. Czyli izolacja od zimna 20 stopni, a bawełna? 18. Okej, okay, dobra, czyli z lisiego futra płaszcz. Tylko czy mamy 40... A, potrzebuję 80 jednostek, czyli to jest za mało. Dobra, czyli musi być z bawełny jednak. Ten przydział smacznej pasty to cheaty trochę? Ale o co chodzi? O pastę odżywczą? Zrezygnujemy z tego. Ja to... Kompletnie z tego zrezygnujemy niebawem, jak tylko kuchnię będziemy mieli. Okej, okay, nowe pomieszczenie prawie gotowe, czyli czekamy na to. Powinniśmy mieć wystarczająco dużo materiału. Ozdoba wzięła się w garść. Okej, okay, potrzebujemy tu lampy oczywiście i grzejnika, tak, bo tu będzie za zimno. Chyba nawet dwóch. Okej, okay, dajmy od razu podwójną ścianę dla izolacji. Tu chyba nie musimy izolować tego, bo to pomieszczenie też troszkę izoluje. Powinno przynajmniej. Ale tutaj chyba możemy to powiększyć. Może nawet więcej izolacji termicznych w niektórych miejscach. Okej, okay, dobra, damy też izolację tutaj, bo grzejemy te sypialnie dość intensywnie. Czyli chyba warto zrobić coś takiego. Tego nie musimy grzać, bo tutaj bardzo... Tak, nie grzejemy tego w ogóle tak naprawdę. Tutaj bardzo rzadko wchodzimy. Dobra, to na razie może być, jeżeli chodzi o grzewanie. Lampy. Dajmy jedną lampę tu na razie. A, i grzejniki. Dobra, tu będziemy kilka grzejników potrzebować na bank. Dajmy dwa tutaj. Right! Ooo! Oh. To jakaś nowa frakcja? Neandertalczycy z Takoldus przybywają. Atakują z wielu kierunków. Jednak będą przygotowywać się jakiś czas i dopiero wtedy zaatakują. Okej, okay, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czterech Neandertalczyków tutaj. Primitywna broń, to jest primitywne plemię Neandertalczyków. O kurde, okej, okay. Trzech tu, czy jeszcze więcej? Dwóch tu. Okej, okay, dość dużo ich, jest ich dość dużo. Co jest rozłączyło?
Okej, ja nie mam żadnego przerwania. Nie wiem, co jest grane, bo ja nie mam... Okej, to dziwne. Ja nie miałem żadnego komunikatu o zerwaniu połączenia. Na wykresie też nic nie widzę. Tak więc nie, może to Twitch nawalił? Być może Twitch nawalił czy coś? Ja nic nie... Tak. To nie miałem tych sygnałów, które zawsze kiedyś miałem. Tak więc nie wiem, o co chodzi. Dobra, czyli atakują. Dwóch atakuje stąd. Trzech atakuje stąd. I czterech atakuje stąd. Czyli ten kierunek i ten kierunek. Okej, na pewno wykorzystamy to miejsce do obrony. I zobaczymy, jak to się dalej potem potoczy. Zobaczmy, czy wszyscy mają broń. To będzie dość istotne. Wojciechator ma, tylko on na dworzu długo, kurde, nie pociągnie. Ozdoba ma broń przy sobie, maniak z niewolnikiem, Zablo ma miecz z plastali. Janina Pasztecik ma karabin, Setkas ma włócznię. Tak, ona nie walczy zbyt dobrze niestety. I Herman też walczy wręcz, ma topór stalowy, okej. Okay. Tak mnie kusi, żeby tych sprowokować do szybszego ataku. Weźmy naszych strzelców, kilku dobrych strzelców. Dajmy tu Wojciechatora, może ich jakoś sprowokujemy i... Tak, zanim reszta zaatakuje, to było dobre. Kto jest jeszcze dobrym strzelcem? Janina Pasztecik chyba, tak. Okej, czyli na razie tylko trójka naszych strzelców do tego stanowiska. Chyba, no może będziemy mieli zasięg. Okej, to oni atakują natychmiast jednak? Okej, na razie nie ma objaw hipotermii. Czy oni atakują natychmiast? W komunikacie było, że będą się przygotowywać. Chyba się będą przygotowywać, ale możemy ich tutaj ostrzelać prewencyjnie nieco wcześniej chyba. Nie mamy zasięgu? Dobra, poczekajmy na towarzyszy, wtedy ich sprowokujemy do ataku. Ostrzelamy, bo nie chcę, żebyśmy byli atakowani przez trzy grupy naraz. Pytanie, czy oni są dobrze ubrani. Ale tak, Neandertalczycy mają chyba też... Okej, są. Dadzą radę tutaj. Gdzie Janina Pasztecik? A, jest. I ozdoba? Okej, idzie. Czy cały czas ma zatrucie pokarmowe? A, tak. Kurde, dobrze. Dobra, zacznijmy coś tu kombinować. Janina Pasztecik jest szybsza niż nasz dziadek. Czyli wyskocz, oddaj kilka strzałów, tak żeby ich sprowokować do ataku. Okej, jeden idzie. Ma łuk. Okej, dobra, chowaj się za fortyfikację. O to chodzi, żeby ich tak powoli tutaj odciągać. Tylko musimy trafić. Jeden z granatami? Nie, to jest prymitywne plemię, oni nie mają granatów. Na pewno. O, dobrze. Miejmy nadzieję, że tego sprowokowało. Kurde, dlaczego nie mogę tu stanąć w tym punkcie? A, bo ozdoba tu idzie, okej. Okej, dobre trafienie, krwawi. O, w ciąży, kurde. Kobieta w ciąży nas atakuje. Dobra, te grupy są pasywne. Nie wiem, czy oni pójdą tu, czy tu. Mamy też pułapki, jakby co. Ogólnie nie mamy w tej chwili dobrych wojowników do walki wręcz. Czyli ich... Tak, chcielibyśmy ich na dystans wyeliminować, jeżeli to możliwe. Gdzie ta ozdoba? A, bardzo wolno się porusza. Wymiotuje. Okej. Okay. Potrzebujemy tej kuchni jak najszybciej. Dobra, Janina, dawaj, kolejny wypad. Troszkę blisko, nie chcemy być zaatakowani.
ale Wojciechator także zaczyna strzelać. Wykrwawi się za 5 godzin. Okej, chyba po niej. Okej, zabita. I zaczynają atak, dobra. Czyli zaczynają atak niestety. Czyli jak to wygląda? Mamy pułapki, które miejmy nadzieję nam pomogą. Tutaj mamy tylko dwóch atakujących. Dobra, czyli powołujemy pod broń także maniaka, tak żeby nim sterować nawet tylko. Trzymajmy się chyba w jednej grupie tak naprawdę. Setkas mamy też tutaj w razie czego. Zablo tu przyślijmy. Mateusz nieprzytomny cały czas i Herman także tutaj. Dobra. Czyli plan jest taki, żeby ich ostrzelać, kiedy się niebezpiecznie zbliżą, wycofujemy się tędy. I wtedy plan jest taki, żeby weszli do tego tunelu śmierci. Okej, okay. Mam nadzieję, że nie idą zniszczyć generatora. Dobra, zaczynamy ostrzał. Czyli zobaczmy, w co on jest uzbrojony, w nóż. Czyli chcemy go wyeliminować, zanim dojdzie. Dobre strzały, mamy dobrych strzelców. Po raz pierwszy od początku tej serii. I to stanowisko zdaje się działać. Okej, atakują też tędy, dobra. Spoko, to nawet dobrze, czyli... Tylko tu na północy musimy uważać, ale troszkę potrwa, zanim oni dotrą na miejsce. Czyli powinno być chyba okej. I skupimy się na walce tutaj. Okej, dobra. Czy się wycofywać już, bo stracimy tą dogodną pozycję tutaj. Dobra, chyba czas się wycofać. O kurde, mogą złapać ozdobę, cholera, tak teraz patrzę. Troszkę im potrwa, zanim przejdą przez worki z piaskiem, ale... Kurde, o nie. Dobra, musimy walczyć z nimi wręcz. Zablo jest najlepsze, jest troszkę daleko, dawaj tu. Kurde, okej. To zatrucie, potrzebujemy kuchni. Potrzebujemy kuchni. A co oni kombinują? Okej, dobrze. O, tylko Zablo będzie musiała tutaj solo z nimi walczyć. Dajmy za plecy strzelców. Ma dobry miecz z plastali, czyli powinno być okej. W wąskim korytarzu, krwawa walka. Zablo obrywa odrobinę. Ale to tylko siniak pięści. Nie została pocięta, nie ma krwawienia. Ozdoba jest wyczerpana. To nie jest dobre. Dobra, ten ucieka. Dobra, pierwsza grupa zneutralizowana. Niestety nie będziemy w stanie ostrzelać tych. Mirek niestety nam tu idzie. Dobra, ja chyba zrobię specjalną strefę. Mamy chyba zresztą jakąś specjalną strefę. Bo niedźwiedź nie jest wytresowany. Ja chcę ostrzelać przeciwników. Nie chcę na razie walczyć wręcz. Strefa 2. Która to była strefa 2? Jak sprawdzić tą strefę? Okej, nie wiem, gdzie jest strefa 2. To jest szpital chyba. Dobra, może być. Na razie idź tam. Dobra, czyli ten ucieka. Ten się nadział na pułapkę. Teraz chodźmy tutaj, żeby te drzwi były zamknięte. I wtedy będą prawdopodobnie szli naokoło. Taki jest plan przynajmniej. Świetnie, nadział się na kolejną pułapkę. Doskonale. Krwawi dość mocno, ale mamy tutaj kilku przeciwników w tej chwili. Ustawmy tutaj mur z naszych walczących wręcz. Zablo... Okej, to są tylko siniaki. Dość paskudne siniaki, ale nie krwawi, czyli powinno być okej. Beka Palet, dzięki za przedłużenie suba. 19 miesiąc. Wielkie dzięki. Coś mnie ominęło. Zostaliśmy zaatakowani. Ale na razie dajemy radę. Dobra, czyli idą tędy. Czyli tu ten nasz plan zdaje się działać. Jak tam na północy sytuacja? O, kurde, idą. A będziemy troszkę w ogniu krzyżowym niestety. Ten się nadział paskudnie na pułapki i się wykrwawi niebawem. Ale tak, okej. Okej, będzie dość niebezpiecznie. Dajmy maniaka tutaj, żeby jako żywa tarcza posłużył. Tutaj zabijemy dwóch, to trzeci ucieknie chyba. Okej, dobra, już zabity, doskonale. Strzelać dalej. Będziemy też zaatakowani z północy, co nie jest idealne. Okej, będzie troszkę paskudnie, troszkę gorąco. Dobrze, dobre strzały. Zablo, zaatakuj, pomóż maniakowi, który ma tylko pięści. I tu też walczymy wręcz.
Okej, okay, setka subrywa odrobinę. Paskudnie zmierzona stopa. Robocika też powołajmy pod broń, niech zaatakuje go w plecy. Ten zabity doskonale, świetnie, dobra robota, Zablo. Tak, straszne cięcia, doskonale, zaatakuj tego. Jak tam na północy, jesteśmy ostrzeliwani przez łucznika. Dobra, zabity. I ten będzie uciekał, ten jeszcze nie ucieka, czyli musimy strzelać do niego. O kurde, Herman. Hipotermia. Okej, jest za węgłem. Musimy chyba zaatakować wręcz, co nie jest kurde idealne. Herman w paskudnej formie w tej chwili. Dobra, ten ucieka. Skupmy się na strzelaniu do tego. Okej, ale teraz w plecy strzelimy swojemu. Dobra, czyli jego musimy wyeliminować walcząc wręcz. Strzelajmy tutaj. Dobrze. Zablo dociera na miejsce. Szarża z mieczem z plastali. Paskudne krwawienie. Ale tak, nie, Neandertalczycy są dość twardzi ogólnie, czyli to jest minus. Ale dobra, chyba się obroniliśmy, chyba już zostało im coś? Nie, dobra. Czyli atak odparty. A było tak, jeżeli chodzi o poziom trudności, chyba w sam raz. Nie było jakoś strasznie trudno. O dobra, szybka ocena obrażeń. Maniak, paskudne krwawienie do szpitala natychmiast. Zablo. Okej, troszkę musi wypocząć, ale powinno być okej. To są głównie siniaki. Wojciechator, hipotermia, tak, musimy nowy płaszcz tobie uszyć, Janina, pasztecik. Żadnych ran nie odniosła, ma teraz cały czas wypoczywa, setkas, ta stopa, ale poza tym ok. I Herman, też siniaki do szpitala wypocząć. Dobra, atak odparty, świetnie, będzie dużo mięsa. Tak, będzie dużo mięsa, niestety, tak, troszkę brutalne, ale... Kurde, teraz tak sobie myślę, może zrobimy, kurde, jednak... Może staniemy się kanibalami jednak, bo... To troszkę ułatwi sprawę, bo tu nie ma żadnych zwierząt praktycznie. Rzadko są zwierzęta. Czyli tak naprawdę... Tak, najwięcej to mam ludzkiego mięsa będziemy mieli. Czyli jest chyba argument za tym, żeby... wprowadzić zmianę i zrobić tak... Okej, okay, dobra, Mirek nie musi być już w szpitalu. Pytanie, czy ktoś już ją tresuje. Trudno powiedzieć. On restricted, dobra. Dobra, ogarnąć się po tym ataku, ale świetnie, nikt nie zginął, nie ma poważnych ran. Czyli poszło dobrze. A, tu mamy, okej, okay, mamy rannego. Zobaczmy, czy warto coś robić. Chyba nie zdążymy go uratować. O, to byłby dobry kucharz. A, jako rzeźnik służył w plemieniu. Tylko kurde nie... Naszym głównym medykiem kto był? Teraz? Setkas. Okej, spróbuj go... Spróbuj w warunkach polowych zatamować to krwawienie, ale... chyba nie zdąży go tak zabandażować, zanim się wykrwawi na śmierć. Tak mi się wydaje. Chociaż może. A, może jednak go uratujemy. To nie są idealne tutaj kuracje, bo w warunkach polowych zdobył mnie raz głodu. Jakiś ciężki karabin maszynowy by się przydał. Tak. Chyba zaczniemy używać troszkę lepszej broni palnej. Pójdziemy w tym kierunku chyba. Dobra, do niewoli z nim. I to będzie nowy niewolnik. Czyli znowu będziemy mieli dwóch niewolników i być może... kolejna walka na arenie za jakiś czas. I któryś z nich zostanie... zrekrutowany być może. Okej.
Okej. Czyli ten rekrut nie może być zrekrutowany. Czyli jest strasznie lojalny wobec swojego plemienia. Nigdy nie będziemy mogli go zrekrutować. Ale możemy zrobić z niego niewolnika, nie? To chyba nie będzie problem. Tak, nie możemy go zrekrutować, ale z niewolnika z niego możemy zrobić. Pytanie, czy chce zrobić z niego niewolnika. Byłby dobrym kucharzem. A budujemy kuchnię. Psychopata szybko się uczy. Dobra, na razie poczekajmy, bo jest i tak w krytycznym stanie. Zobaczymy, czy przeżyje, bo tu może być jakaś infekcja, powiedzmy. O kurde. A zapomniałem, tylko setka ma włączonego medyka, czyli nie opatrzyła ran. I self-tending włączmy. Okej, opatrz wszystkich. A, ona jest kanibalem, zapomniałem takie, czyli jej to się podoba. Opatrz. Tutaj. Tu nic nie trzeba robić, okej. Nielojalny kucharz psychopata, brzmi świetnie. tak, nie wiem, czy miałbym zaufanie do takiego kucharza, no ale... Okej, nowa pracownia naukowa zbudowana, doskonale. Tutaj dajmy też odrobinę tej podłogi. A, to, poczekajmy na to, niech to będzie zbudowane też. Czyli teoretycznie moglibyśmy już rozpocząć badania naukowe. Więcej jedzenia? Tak, będziemy potrzebowali więcej jedzenia. Zlecone jest już badanie nad... Infekcja. Kto? On. Okej. Neandertalczycy chyba mają dość dobrą odporność ogólnie. No ale zobaczymy, czy to przeżyje. Dobra, czyli szybka kuracja. ...56%, czyli nie jest źle. Co to jest? Psychiczne uspokojenie. Wszyscy mężczyźni w naszej kolonii uśmiechają się z zadowolenia. Jakaś dziwna maszyna, jakieś dziwne wysyła sygnały. A, co poprawi humory mężczyznom. Dobrze. Okej, ćwiartujemy tych neandertalczyków, dużo mięsa. Tak. praktycznie wszystkie nasze, całe nasze mięso, całe nasze jedzenie praktycznie, to jest ludzkie mięso. Absurdalne ilości ludzkiego mięsa mamy. Tak, to będzie kolejna zmiana w naszej religii. Kanibale. Brud zwierzęcy. Okej, to będzie minus. Nasza niedźwiedzica Mirek tutaj kupy robi. Ale to jest jak pies, nie? Czyli może chyba chodzić sobie wszędzie. Będziemy sprzątać to po prostu na bieżąco i tyle. I a propos, czyli Wojciechator, kiedy tylko on będzie to wszystko sprzątał. Dobra, niech to posprząta. A, lifter. Wracaj do roboty. Dobra, niech to posprząta, bo... tutaj chcemy strefę domową na wypadek pożaru, powiedzmy. Potrzebujemy stali, żeby pułapki wymienić. Trzymamy w okolicy cały czas stal jakąś do wydobycia, bo mamy górnika. Musimy tylko poczekać, aż Mateas odzyska przytomność. A, on ma ten Broad Wrap w sumie. Dobra, niech to zdejmie. Czyli tu możemy chyba to wyłączyć zlecenie. I tą założy ozdoba. Bo tak, pierwszy troll chce czegoś takiego właśnie. Dobra. Herman blisko załamania, niestety. Dodaj cieplejsze ubrania dla Dziadka Mroza? Być może tak, bo to będzie troszkę upierdliwe. Aha. I a propos, dobra. A, maniak jest ranny cały czas. Poczekajmy tutaj chwilę. Dobra, maniak, wstań na chwilę i uszyj szybko z tej lisiej, z lisiego futra. Ten płaszcz. Sorry, nie z lisiego futra, tylko z bawełny.
Dobra, to troszkę potrwa. Palimy ubrania po trupach, czyli świetnie to działa, tak jak powinno. Wojciecha to sprząta. Kiedy skończy sprzątać, powinien rozpocząć badania naukowe. Okej, okay, dobra, to zdaje się funkcjonować dobrze. Wiecie co, ja wyłączę mu na razie sprzątanie. Chcemy te stoły hydroponiczne jak najszybciej. I postawimy je chyba tutaj. Tak, bo mamy już tutaj temperaturę, dbamy o temperaturę w tym pomieszczeniu. Czyli kilka stołów hydroponicznych moglibyśmy tutaj dostawić. Cztery powiedzmy. Dać tam, nie wiem, ryż, który szybko powinien wyrastać. I powinno być lepiej, jeżeli chodzi o jedzenie. Dobra. Wojciechator, nie sprzątaj, tylko prowadź badania naukowe. Okej. Okay. A, tam Mirek. Dobra, ozdoba ją szkoli. O, i są postępy. Mateusz wraca do pełni sił. Okej, okay, czyli on jest górnikiem. Zobacz, potrzebujemy kurde tej stali cały czas. A, tylko większość już wydobyliśmy. Tu jest wciąż trochę. Zamiast kanibalizmu nowe święto byłoby lepsze. Tak naprawdę możemy nieograniczoną ilość zmian przy jednej zmianie wprowadzić. Ale świąt mamy chyba dość. Ja już nie chcę spamować więcej świąt, bo mamy bardzo dużo tych świąt. 6 różnych świąt mamy. Chociaż... A zobaczymy, może coś dodamy. Tylko nie mamy chyba nowych typów. Musielibyśmy nowego perka dodać tutaj. Który mocno wpłynie na naszą rozgrywkę. A propos świąt... Dobra, na razie tutaj nic nie mamy. Moglibyśmy okaleczenie zrobić. No, moglibyśmy latarnię puścić za 3 dni. Walka na arenie za 17 dni. I potańcówka, okej, dopiero za 14, dobra. Omijam wszystkie komentarze z poradami, ja tylko czasami spoglądam na czat i ja nie czytam wszystkich komentarzy, to jest niemożliwe, żeby grać w tą grę i czytać wszystkie komentarze naraz, inaczej rozgrywka byłaby bardzo, bardzo powolna. Konsolę odbuduj, tak. Pogrzeby reszty kolonistów? Chyba wszystkie zrobiliśmy. Okej, tu nie potrzeba pogrzebu, tu nie potrzeba pogrzebu. Nie, zrobiliśmy, wszystkie pogrzeby zostały wykonane. Dzisiaj to już apogeum tego, ale to co ja mam grać czy czytać czat? Dobra, jest nowy płaszcz, czyli... Dobra, zróbmy tak, Wojciechator, bo to powinien być cieplejszy. Wojciechator, wstań na chwilę, chodź na dwór. Wyrzuć ten płaszcz. Niech on tu się zepsuje poniżej 50%, wtedy będzie automatycznie spalony i ubierz... Okej, okay, idzie ubrać nowy płaszcz, czyli dobrze. Dopóki mamy żyzną glebę blisko, to hydroponika się do końca nie opłaca, a stoły trzeba oświetlić. Stoły nie mają niezależnego oświetlenia? Dobra, opracujmy tak czy inaczej tą technologię i zobaczymy. Jeżeli one wymagają lampy słonecznej dodatkowo, to nie warto nic z tym robić. Meteoryt srebra do wydobycia, czyli to jest waluta. Potem to wydobędziemy na pewno. I teraz powinno mu być odrobinę. Okej, okay, jest troszkę lepiej, minimalnie, ale jest troszkę lepiej ogólnie. Herman, bliska załamania. Ona w sumie nas opuści niedługo, bo to jest quest. Za 2 dni nas opuści, okej. Okay. Dobra, zaczynamy pracować nad tym w końcu. Wymagają lampy, ich plusem jest to, że mają wydajność wzrostu chyba 115%. Ok, to nie jest chyba dużo więcej niż żyzna gleba, nie?
Nie wiem, jak to się porównuje z żyzną glebą. A, czyli mówicie, że ogólnie nie warto. Okej, może i nie warto, ale... Ale dobra, jeżeli wymagają lampy, to nie warto. Lepiej dodać chyba nowe takie stanowisko. To w sumie chyba fakt. Czyli zobaczmy ten tryb żyznej gleby. Okej, tu do końca nie pasuje. A, tu do końca nie pasuje, cholera, czyli... Tu by pasowało, ale... A, to tak, to jest upierdliwe, to wszystko komplikuje. Nie chcę tutaj za bardzo się wysuwać też. Zobaczymy, na razie z jedzeniem jest nie jest źle chyba. Ja mackam kolejny cielak. Żyzna gleba daje 140%. A czy to jest współczynnik żyzności 140%? Niekoniecznie to musi oznaczać, że... To musi być to samo, co ten modyfikator stołu. Zresztą nie wiem. Opracujmy tą technologię i zobaczymy. Multum energii wymaga. No tak, to jest zawsze coś za coś. Okej, okay, Wojciechator zaczyna badania naukowe. Tu mamy bonus chyba przy tym nowoczesnym biurku. I okej, okay, ma całkiem wysoki poziom zdolności intelektualnych, czyli to szybko potrwa. Opracujemy tą technologię, zobaczymy wtedy faktycznie, jak to wygląda i postanowimy, co z tym zrobić. W sumie tak teraz, jak na to patrzę, to chyba damy to tutaj i przeniesiemy stajnie gdzieś. Tak, to będzie upierdliwe, znowu więcej roboty. Rich soil 140%, hydroponics 280%. Aha, dobra, ja w takim razie wykorzystam to miejsce, które mamy tutaj i damy tu stoły hydroponiczne. Gdzie będzie produkcja mechów? Tu w tym pomieszczeniu, gdzie mamy pomieszczenie do badań. A, temperatura, ok, tu nie musi być 21 stopni, to jest za dużo, 15 wystarczy. Ok, wszystko jasne, czyli budujemy stoły do hydroponiki. Podłoga, tak, w tej chwili czekają na ukończenie tego korytarza, możemy dać tu podłogę. W sumie dajmy też tutaj, żeby tak brudu dużo nie wnosić, troszkę betonu dajmy. Ok, jak sytuacja ze stalą, musimy ją więcej wydobywać, ale Mateusz nad tym pracuje, czyli doskonale. Dlaczego tak wolno mu to idzie? Z powodu temperatury? A, on potrzebuje tego psychitu, cholera. To jest minus. Jak skomplikowana będzie produkcja mechów? Nie wiem, bo nigdy tego nie robiłem. Okej, okay, dobre zbiory. To wygląda dobrze. Tutaj możemy potem wykorzystać to pomieszczenie jakoś teoretycznie, ale zobaczymy. Okej, okay, z energią nie jest źle, ale w miarę jak będą spadały temperatury, będzie coraz gorzej. Mamy trzeci dzień jesieni w tej chwili. Herman wraca do pełni sił. Nastroje chyba są dobre, zobaczmy na wykresie. No, okej, okay, jest coraz lepiej. I a propos, czy Wojciechator jako kapłan tak może tutaj coś zrobić, czyli chcemy setkas nawrócić jak najszybciej. Teraz Wojciechator, użyj zdolności. Moglibyśmy użyć też tej zdolności, żeby ozdoba szybciej zapomniała o tych tragediach. Być może też warte rozważenia, ale wydaje mi się, że konwersja to będzie lepszy pomysł. Niech setkas chwilowo wstanie i Wojciechator spróbuje nawrócić ją. Okej, okay. Niewielki progres, ale progres. Karaluch Pospolity, dzięki za kolejnego, za podarowanego suba. Trzeciego, który otrzymuje Arkidos. Wielkie dzięki.
Może wyprawę mieliśmy iść po tego nowego kolonistę? Nie wiem. Teraz jak jest ta epoka lodowcowa, chyba sobie odpuszczą. Mamy wielu kolonistów. Nie wiem, czy potrzebujemy kolonisty tutaj. Mamy 14 dni jeszcze, żeby to zrealizować. Czyli ją dostaniemy. I ją chcieliśmy, bo była dobrym medykiem, ale mamy w tej chwili dobrego medyka ogólnie. Tak, wobec tej brutalnej zimy nie wiem, czy chcę ruszać na wyprawę, która potrwa 3 dni w jedną stronę. I chyba odpuszczę sobie to, szczerze mówiąc. Ustawiłem im już normalny plan dnia? Nie, na razie nie. Czekam tutaj głównie na moment, kiedy ozdoba straci te modyfikatory. W sumie niedługo to nastąpi. Tak, czyli dzisiaj to zrobimy, za 2 dni. A, znikną te kary, to dobrze. Czyli będzie coraz lepiej, jeżeli chodzi o morale. Okej, okay, Zabro sprząta, dobrze. Tak, ona ma sprzątanie, nie ma przenoszenia, czyli spoko. A, tu było ludzkie. Dlaczego to było ludzkie mięso? Nie powinno być. To dziwne. Okej, okay, dlaczego tu są ubrania? Czy się zmieniły ustawienia tego? Tu nie powinno być apparel w ogóle, co jest grane. A, dlaczego? Dlaczego poustawiali te zostawili te ubrania tutaj? Może wpadło do szafki po prostu i. Okej, okay, to powinno być zaniesione ogólnie. Okej, jest zanoszone, dobra. Okej, okay, i tu będzie spalone, dobra, czyli to funkcjonuje tak jak powinno, doskonale. Wojciechator kontynuuje pracę, w połowie, połowa pracy nad technologią ukończona. Ja mackam znowu w ciąży, niestety. Tak, zwierzęta dość dużo jedzą. I gdyby, zamiast siana, gdybyśmy mieli tutaj kukurydzę, to tak, zjedzenie byłoby dużo lepiej. Mateasem, niewolnikiem nikt się nie zajął, czyli ryzyko buntu wzrasta. Kurde, będziemy musieli ten psychit mu dać. Niewolnik niedługo omdleje. Dobra, czyli zobaczmy jak to wygląda. Mamy dość dużo bawełny. Leków zmniejszyłem drastycznie, bo mamy spory zapas. Kurde, potrzebujemy nowego pola albo tych stołów hydroponicznych, bo... Tak, to nie wygląda dobrze. Siana... Chyba... Okej, niedawno były zbiory. Dobra, wydzielmy, wiecie co, dobra, tylko on będzie chyba z tego korzystał praktycznie. Wydzielmy odrobinę z tego, tutaj taki pasek. Tego psychitu. Czyli to będzie... Psychoidyczna roślina, okej. Czyli coś takiego. I teraz tak, czyli z tej rośliny robi się herbatkę, nie? Czyli dajmy od razu zlecenie tutaj. Kurde, chyba kuchni potrzebujemy. Dobra, okej, dobra, kuchnia. Czas na kuchnię w końcu. Czyli tak, jak najefektywniej to zrobić? Chyba tutaj, bo składniki będziemy brać stąd oczywiście. Tu chcemy na pewno automatyczne drzwi. Bo będziemy bardzo często przez nie przechodzić, czyli dajmy stalowe automatyczne drzwi. Kuchnia. Gdzie jest kuchnia? Tu. Kuchenka elektryczna. Może być tu. Mamy troszkę za mało stali, ale wydobędziemy ją. Dobra, czyli to na razie tyle. Przekręćmy ten stołek. To dajmy tu. Tu mamy troszkę więcej miejsca, być może wykorzystamy jakoś tą przestrzeń inaczej. Dobra, na razie, okej, zbudujmy to i potem zaprogramujemy to, damy zlecenia i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jeniec.
Czyli on przeżyje. Zrobimy z niego niewolnika niebawem. Dobra, i czas do więzienia posłać maniaka, tak żeby go zrekrutować. Czy mam opracowaną psychoidalną herbatkę? Chyba nie. Ale to chyba... A, jest. Rafinacja psychitu. Okej. Okay. Dobra, czyli po hydroponice walniemy szybko te dwie technologie. Tego chyba potrzebujemy też, nie? To jest chyba dość użyteczne. Z tego co pamiętam, to zwiększało odporność chyba. Okej, okay, minus 28 stopni. Środek jesieni, ciężkie opady śniegu. Ostrzega nas, że Okej, okay, temperatury sięgną minus 67 stopni, gra nas ostrzega. A możemy chyba sprawdzić, jakie będą temperatury w zimę. Kurde. Jeżeli spojrzymy na nie mogę? Okej, okay, kliknijmy na obok. Średnia temperatura od minus 68 do minus 15. Okej, okay, może nie będzie aż tak źle. Nie wiem, czy to bierze pod uwagę epokę lodowcową. Wystarczy po prostu psychoid brewing. Czyli to jest to plemienna, bardziej prymitywna wersja. Okej, okay, rozumiem. Tak, czyli weźmiemy to. Mhm. Dobra, sytuacja z jedzeniem wygląda ok, ale... Tak, będziemy tego potrzebować więcej. Nowy quest, kochający jeleń. A Bruno Ronowas, wódz plemienia Rogo, szuka bezpiecznej osady, w której, która mogłaby się zająć jego ulubionym jeleniem, topazem. Okej, okay, topaz choruje tutaj na jakąś paskudną chorobę. Choroba może być spowolniona wysokiej jakości opieką i lekami. Okej, okay, czyli będziemy musieli tego jelenia leczyć. I okej, okay, przez 18 dni go trzymać. Z nieznanych przyczyn jeleń został wzięty na cel przez będącą na orbicie grupę mechanoidów. Rój mechanoidów. O nie, okej, okay. Dwa gniazda mechanoidów podwójnej wielkości wylądują niedaleko. Trzy gwiazdki, okej, chyba nie będę tego brał. Nagrody są, kurde, potężne. Miecz plazmowy, złoto. Archity, jakiś plastal. Ale to brzmi groźnie. Dwa gniazda mechanoidów wielkości 2 razy 2. Dobra, mamy 5 dni jeszcze na decyzję, ale... Trzy gwiazdki. Wyprawa pokieł Pratrola to też były trzy gwiazdki i wiemy, jak to się skończyło. O, bójka. Setkas i ozdoba. Setkas uraziła tutaj... O kurde. Okej, okay, Setkas uraziła ozdobę, twierdząc, że jej ojciec Setion nie potrafił gotować. A, okej, okay, ozdoba oczywiście niedawno straciła ojca i wpadła w szał, broniąc jego honoru jako kucharza. Mamy bójkę. Okej, dobra, po bójce. Czy coś poważnego sobie zrobiły? Chyba nie. Chyba powinno być okej. Dopiero kolonię odratowałem, tak sobie myślę. Zobaczymy, jeżeli w czacie będziecie narzekać, że... Albo tak, niewiele się będzie działo, albo będzie za łatwo. W najbliższym czasie to weźmiemy tego questa. Ale dobra, krótka przerwa, moi drodzy. Zapraszam za parę minut i potem idziemy jeszcze godzinkę do 21:00.